Siema, siema, tutaj Rychu, witam was w kolejnym, piątym odcinku z City Skylines na moim kanale. W dzisiejszym odcinku budujemy dalej dzielnicę mieszkaniową, żeby moi mieszkańcy, moi koloniści wręcz mógłbym powiedzieć, mieli gdzie żyć. Musimy... Kurczę, myślałem, że nie będę musiał jednak tylu tych rur zrobić, a jednak muszę, no. No cóż. Dobra. Ile tam kosztuje taka ekorura? 4000! Panie! Panie, tyle pieniądzów! Dobra, niech tutaj mają... drugą elektrownię. Dobra. O, coś tam produkuje. Luz. Puszczony budynek. Jak tam wysypisko śmieci? 49%. To jeszcze nie jest problem. Tym się jeszcze nie przejmujemy na razie. Tutaj musimy wyburzyć ten kawałek drogi. Ponieważ tutaj spełnił on już swoje zadanie. A mianowicie, no po prostu wskazał mi... taki orientacyjny kierunek. Dokąd powinienem wyrównywać teren. Ta góra mnie tutaj tylko przeraża. Że ja zawsze dostaję jakąś górę do zniwelowania na początek, co nie? W sumie myślałem przez chwilę, czy nie zrobić właśnie takiej sceny, jak była w pierwszym sezonie, jak była w drugim sezonie, gdzie po prostu przerwałem na trochę nagrywanie, nazbierałem pieniędzy. To w sumie nie byłby zły pomysł, chociaż... No jeszcze zobaczymy, jeszcze zobaczymy. Na razie tutaj moi mieszkańcy marudzą, że mieszkań nie ma. No i co ja na to poradzę? No co ja wam na to poradzę, ludzie, że mieszkań nie ma? Ja nie robię programu Mieszkanie Plus. To nie do mnie. Czy takie coś was satysfakcjonuje? Wow, widzicie, nawet wodę tu macie. Ba, nawet odprowadzanie ścieków tu będziecie mieli. Dwóch przeedukowanych pracowników. Ja się pytam, jak pracownik może być za bardzo wyedukowany? Ja się tego pytam. Ja się tego pytam, bo jeżeli nawet... Okej, dobra. Ja rozumiem, że na przykład do wywozu śmieci albo na przykład do... nie wiem, do pracy przy budowie chodników albo... no nie wiem, przy zieleni miejskiej albo przy pakowaniu kartonów w jakimś DHL-u nie trzeba znać filozofii Kartezjusza, czy nie wiem, nie trzeba być fizykiem kwantowym, ale jeżeli na przykład pracuje się
przy układaniu towaru na palecie, to fajnie na przykład jest znać chociaż troszkę fizyki, żeby wiedzieć, że jak się naładuje ciężkich rzeczy na jedną stronę palety, to nam się ta paleta wypieprzy. O, nie uwierzycie, ale ja w pracy właśnie odbieram takie palety i ja z nich towar rozkładam z kolei. Nawet nie wiecie, jak często takie palety są ułożone przez ludzi, którzy nie pojmują tego, że naładowanie ciężkich rzeczy na jedną stronę i zrównoważenie tego lekkimi papierowymi rzeczami z drugiej strony sprawia, że jak tą paletę podniosę i pojadę po minimalnie nierównej podłodze, to ta paleta jak mi się rozbuja, to ona się wypieprzy. I nawet nie wiecie, jak wiele osób nie zdaje sobie z tego sprawy. Nawet sobie nie zdajecie z tego sprawy, więc ja przepraszam, ale jak może być przeedukowany pracownik? Przecież nawet w pracy biurowej fajnie jest, kiedy pracownik zna się nie tylko dokładnie na tym, co on ma w tym biurze zrobić, ale kiedy na przykład potrafi sobie, no nie wiem, samemu naprawić jakiś sprzęt, który uległ lekkiej awarii, tak? A nie dzwoni od razu po jakiś serwis, który nas skasuje na przykład 100 albo 150 zł za samo przyjęcie zgłoszenia. Tak? Fajnie jest na przykład, kiedy jakiś drobny sprzęt ulegnie usterce i pracownik na przykład wie, że wystarczy na przykład wkręcić śrubę albo założyć nakrętkę odpowiednią, dokręcić i będzie działać dalej. A nie trzeba wzywać serwisu, który potem skasuje nas na przykład 150 zł za to, że oni przyjadą, a potem drugie tyle za na przykład, nie wiem, wymianę tonera w drukarce. Bo taką sytuację miałem kiedyś na praktyce. Mieliśmy taki bardzo duży ploter. Ploter to jest taka drukarka, tylko że na skalę przemysłową. I jak ona drukuje, to na przykład ploterów używa się do drukowania tego, jak to się nazywa, takich no wydruków wielkoformatowych. Kiedy na przykład macie na przykład, ja to miałem akurat w pracowni architektonicznej i myśmy tego używali do drukowania właśnie projektów architektonicznych. Kiedy one musiały być na przykład na formacie A2 albo A1, to właśnie wkładało się taką wielką belę papieru, tam maszyna ją ciągnęła, drukując taką ogromną głowicą, tylko cztery kolory miała, ale to i tak ona by tam... Tonery to tam były prawie po litr tego tuszu. No i ona drukowała cały taki wielki projekt, że to się na takim wielkim stole rozkładało. I takie coś, jak się nam skończył toner, to doszło do takiej śmiechowej sytuacji, że jedynego faceta, który potrafił go wymienić w całej firmie, czyli kierownika, akurat nie było wtedy. I po prostu wyjechał i w sensie na jakąś tam budowę czy coś, jechał jakąś inspekcję zrobić. I efekt tego był taki, że nikt w całej firmie nie umiał tego tonera wymienić, no więc zadzwonili po firmę, żeby przyjechała i żeby wymieniła, że no po prostu nie drukuje im, powiedzieli, że no nie drukuje im ploter, że oni bardzo proszą o ogarnięcie tego. No firma przyjechała. Za samo przyjechanie, z tego co się potem dowiedziałem, skasowali ponad 200 zł. Fajnie, nie? A to jeszcze nie był koniec, bo potem się okazało, że oni tylko wzięli, założyli nowy toner, gdzie to polegało na tym, żeby odpiąć jeden zatrzask, wyjąć, włożyć i przypiąć drugi zatrzask. Więc ja się pytam, jak pracownik może być przeedukowany? Dobra. Teraz potrzebujemy wyznaczyć kolejną drogę. Drogę powiedziałem.
teraz jakby ją tu wyznaczyć? Tu jest oś tej drogi, tak? Więc okej, tu jest jedna kratka. Tu jest druga kratka i tu będzie oś drugiej drogi. Wyznaczmy tutaj kawałek, żeby skrócić ten odcinek. Okej, teraz wyznaczmy tutaj kawałek, żeby wybudować dalej drogę. Jest równo. Teraz robimy tak. Tutaj musimy zburzyć ten kawałek drogi. Tu musimy wysypać teraz ziemię. Bo zaraz będziemy się szykować do przygotowań wzornika dla poziomu plus 2. Tak, teraz droga. Dotąd, do osi tej drogi, okej. No to co, no to teraz tutaj wysypujemy poziom plus 2. Najpierw musimy sobie ten poziom odpowiednio powiększyć. Potem oczywiście ten wzornik cały się skasuje, bo w momencie, kiedy centralna ta iglica będzie gotowa, no to nie będzie już potrzeby budowania kolejnych iglic. Znaczy nie będzie potrzeby budowania nie będzie potrzeby trzymania tutaj tego wzornika z racji tego, że po prostu iglica centralna stanie się tym nowym wzornikiem. Mamy plus 2300 dochodu, to jest całkiem fajny dochód. Oczywiście wiem, że znajdą się tacy, którzy zaraz zaczną marudzić, że to jest gówniany dochód, można mieć dużo większy. Jakbyś tylko tutaj się nie bawił w jakieś rozbudowywanie terenu, tylko jakbyś od razu cisnął na takim terenie, olał te kratki, to od razu miałbyś większy dochód. Ja mam przy takim miasteczku dochód plus 50 tysięcy, a do tego oczywiście mam jeszcze przemysł, mam już tutaj w takim miasteczku metro i lotnisko. Oczywiście takie zgredy też się znajdą, zdaję sobie z tego sprawę, bo spora część ludzi ma gdzieś to, jak wygląda otoczenie. Znam nawet takiego jednego, który potrafi mieć kosmiczne dochody, ale jak patrzę na to jak on ma teren ułożony, to... A on z kolei twierdzi, że moje budowanie od linijki to jest błe. No cóż, no. Każdy ma swój styl. Dobra. Page up. Dobra. Teraz robimy tak. Teraz tu będziemy wysypywać znowu ziemię. Dobra. Czy to już jest ten poziom, jaki chciałem? Wow. Trudno mi powiedzieć, czy to jest ten poziom, jaki ja tutaj chciałem. Chyba troszeczkę za wysoko pojechałem. A może i nie. No, wygląda na to, że tym razem z poziomem P2 trafiłem idealnie. Na to wygląda, że tym razem udało mi się idealnie trafić.
wysypujemy tutaj ziemię dla tego wzornika. Co tu się stało? Coś tu widziałem. Jakąś ikonę chyba. Ikonę problemów. Baraki dla pracowników gospodarstwa leśnego. Wow, ulepsz obszar, warsztat naprawczy gospodarstwa leśnego. Co to jest? Warsztaty naprawcze zajmują się utrzymaniem budynków przemysłowych, zwiększając ich poziom wykorzystania i zmniejszając straty budynku. Każdy warsztat naprawczy zwiększa pojemność magazynową budynków przemysłowych o 5%. Budynek pomocniczy... Co to jest? Jak to ma niby działać? Czyli, że co? Czyli, że budynki przemysłowe mają jakąś pojemność? Jak to, kurde, ma działać? Ja pierdzielę! Ja w ogóle nie kumam tego nowego systemu teraz. Małe uprawy leśne. Mała uprawa leśna może być wykorzystana do hodowli olch, buku lub drzew iglastych. Wszystkie warianty budynków pozyskiwania surowców wytwarzają surowce leśne. Budynek pozyskiwania należy umieścić na obszarze leśnym w obszarze przemysłowym. Okej, rozumiem. Średnia uprawa leśna. No i tu jest duża uprawa leśna, to rozumiem. Mała szkółka leśna. Aha, na obszarze leśnym. Okej, rozumiem. No tu będzie duża szkółka leśna. Okej. Tartak. Ten budynek przetwórczy wymaga surowców przemysłu leśnego do produkcji towaru specjalnego. Ja pierdzielę, czyli to wychodzi na to, że ja chyba mogę teraz całe łańcuchy produkcyjne robić. W zakładach produkcji paletu produkty przemysłu leśnego są przerabiane na towar specjalny, jakim jest papier. Budynek przetwórczy można... Aha. Drewno budowlane, okej, rozumiem. Celulozownia. Składnica drewna. Mały plac składowania surowców przemysłu leśnego. Okej. Magazyn trocin. Duża składnica, no i pewnie duży magazyn wiórów, okej, dobra. Ogrodzenie gospodarstwa leśnego. Ja pierdziule, ależ to będzie dodatek. Małe pole uprawne, średnie pole uprawne, duże pole uprawne, mały sad, duży sad, dobra, co tu jest, duży sad. Małe pastwisko. O, pastwiska też możemy robić. Fajnie. Młyn. Ja pierdzielę. Obora. Mleczarnia. Dobra, rzeźnia. Mały silo. No to już są te magazynowe. Przemysł wydobywczy. Przemysł naftowy. Magazyny.
No dobra, załóżmy, że ja sobie taki magazyn wybuduję i co teraz? Nie wybrano zasobu. Produkty zwierzęce, metal, produkt. Aha. Aha, czyli to działa tylko w tych wyspecjalizowanych strefach. A, takie buty. Dobra, czyli to jest te nowe rzeczy to są tylko dla tych specjalnych stref przemysłowych. Dla jak się wyznacza tą strefę. Aha, dobra, to ja już ogarniam. Czyli to po prostu, tu bym musiał zaznaczyć teraz, jaki to ma być typ przemysłu. Okej, okay, rozumiem. Spoko, rozumiem, dotarło do mnie. Problem w tym, że to taki tu niezbyt ten teren jest, bo tu dopiero są jakieś pola uprawne, a tam się w tamtą stronę w ogóle nie planujemy rozwijać. Lasu mamy tylko dużo. Jakby tak, no tutaj się... Kurczę, no... No tutaj tak z tym lasem średnio, no tutaj ten las będzie można zrobić jakiś... jakąś część, która by się zajmowała wydobywaniem tego zasobu. Okej. Okej, rozumiem. Spoko. Dobrze. To teraz tak, co ja teraz potrzebuję? Potrzebuję zburzyć to i to. Pobrać ziemię stąd teraz potrzebuję. Z poziomu zerowego. No dobra, już się wgryzłem w tą górę. I teraz... potrzebuję wysypać ją. Przy tej głównej iglicy. Tu musimy trochę powiększyć ten obszar. Teraz tak. Idziemy tu i but wysypujemy kolejny poziom. Naszego wielkiego torta. Okej, to by było tutaj coś takiego, by to było. Musimy to trochę teraz podziałać znowu umysłowo. Tak. Teraz tutaj do osi. Tutaj ten kawałek zrobić tak trzeba. Ten kawałek trzeba teraz zburzyć. Teraz trzeba wziąć tu. I wysypać trochę gleby tu. Tu można ten kawałek i ten kawałek można zburzyć. Znowu gigantyczne zapotrzebowanie na domy. Ja tu widzę tyle pustej przestrzeni. Widzicie, to jest właśnie efekt
złego rozplanowania kratek. Szachmat. Osoby, które nie planują kratek. Mamy problem z uzdatnianiem ścieków. Okej, spoko. W następnej momencie, jak tylko będę miał te 4000... Wow, a będę to miał migiem. Od razu budujemy drugą rurę do wylewania ścieków. Jak tam zanieczyszczenia tak w ogóle? Nie, nie odpady. Gdzie to było zanieczyszczenia? Tutaj, nie? Tak. Easy. Easy peasy. Nie ma się czym przejmować. Zanieczyszczenie wody pitnej to jest 0%, więc luz. Jak tam z prądem? O, z prądem już trochę gorzej. Ale dobra, damy radę. O, tutaj rura jest też odpowiednio pociągnięta, więc spoko. I teraz będziemy tutaj potrzebowali, żeby... Żeby ogarnąć poziom 0, to będę potrzebował tak naprawdę podniesionego też całego tego poziomu, przynajmniej jego brzegu tutaj, wybudowanej tej drogi na tym poziomie i wtedy będę mógł wyrównać cały ten teren, walnąć tutaj drogę i wtedy będzie można zabrać się za budowanie tutaj stref mieszkalnych. Mhm. To jest bardzo dobry pomysł. Stawiamy drugą rurę odprowadzającą ścieki. Jak stoimy z prądem? A, jest dobrze. Okej. To mi się podoba, że jak coś jest zielone, to jest ekologiczne. Bo wiecie, bo jak coś nie jest zielone, to nie może być eko. Tylko zielone rzeczy są ekologiczne. Pamiętajcie o tym. Muszę przyznać, że ten nowy dodatek całkiem mi się podoba. Jest całkiem spoko to Industry. Myślałem, że to będzie raczej dodatek na zasadzie jak właśnie Green City, który doda nam jakieś nowe budynki, trochę właśnie jakichś przepisów, ale nie, widzę, że tutaj jednak Industry to jest bardzo duży dodatek, który w ogóle całkowicie nam przebudowuje w zasadzie strukturę zarządzania przemysłem w naszym mieście i to jest fajne, to jest fajne, to mi się podoba. To jest całkiem spoko rzecz. Nie ukrywam. Bo sprawia, że teraz ten przemysł zaczyna coś znaczyć w naszym mieście, no i są jakieś tutaj konkrety z jego rozbudowy, z jego z prac nad nim, tak? Więc spoko, to mi się podoba. Tutaj jest taka kwestia, bo jak widzicie, to jest półokrągłe. To jest kwadratowe. I teraz pewnie część z was zada sobie pytanie, jak ja w coś takiego z takimi przerwami chcę wpakować coś takiego. Gdzie tych przerw za dużo nie ma. Spokojnie, ja już mam plan. Mam ten plan, wykonam go sam, a wy zobaczycie sobie ten plan, ale zobaczycie go sobie dopiero w kolejnych odcinkach, ponieważ ten już jest wystarczająco długi. Tak więc jeśli wam się podobało, to komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, oceniajcie. Pamiętajcie o poleceniu kanału znajomym, ponieważ może znajdą oni tutaj coś dla siebie. Ja zapraszam was na kolejne odcinki z City Skylines, gdzie po pierwsze zrestartuję grę, żeby tego glitcha dziwnego z tą brakującą grafiką nie mieć. No a potem
będziemy dalej tutaj pracować nad budową poziomu P2. Będziemy przygotowywać nasz wielki tort, tak żeby miał 5 poziomów. Tu będzie poziom P2, tu będzie P3, tu będzie P4, będzie 1, 2, 3, 4, tu będzie 5 i w tym ten centralny poziom będzie taki już trochę większy. Ale to wszystko dopiero w kolejnych odcinkach, tak więc dzięki, że oglądaliście, no i na razie.